Te serio, że ja proponuję, że to za opyt, tylko oni są wygrać i będzie się. Właśnie, czat! O co tu chodzi? Bo chyba pytacie o tego gościa, czat, co? W ogóle ciekawostka. Evron wczoraj gadał z Bartmanem, żeby dodali nowego gracza, czat. Nowego gracza, który jest kumplem Tobiasza na event. Znaczy w sensie nie na event, tylko żeby grał z nimi, żeby był nie w teamie. Też podobno całkiem spoko wymiatacz PvP. I no i chcą go do ich drużyny, czat. Co wy o tym sądzicie? Tak szczerze. Żeby taki Tobiasz 2 pojawił się u nich w teamie, nie? W teamie Doom, czat. Zanim ja się wypowiem, to ja jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Dajcie znaka, please, bo to jest kwestia do przegadania, wydaje mi się. Trochę nie fair, słabo, boją się nas, niesprawiedliwie. Boją się, czat. No powiem tak. Jak ja usłyszałem, siema, dodajmy chłopa, kumpla Tobiasza, ale w sumie on nie musi grać, byleby przychodził na eventy, żeby nam pomagać wygrywać. No to czat takie trochę mech, no. W sensie, szczerze, uważam, czat, że aktualnie są szanse wyrównane, nie? Jest fajna walka, jest walka zacięta, jest wyrównana walka, ale jak pojawi się u nich w teamie Tobiasz 2, to czat, no to... No nie oszukujmy się, no to nie będzie równa walka, nie? No i nie wiem, dodawanie chłopa, którego się nie zna, tylko dlatego, że jutro jest event, żeby wygrać jakiś skarbiec czy coś. No tak kurde... No tak średnio bym powiedział, nie? Ale wtedy bramy do was jako 11, bo u nich też będzie 11. Jak będzie u nich 11? Nie może być 11, czat. To niech nie wie do swojego kolejnego, to jest bardzo dobrze w PvP. Ale czat, no co to jest w ogóle? Dodawanie ziomka, żeby mieć kolejnego gara w PvP? No grajmy z tymi ludźmi, którzy... Znaczy ja nie mam, ja nie mówię, że nie powinniśmy dodawać. Absolutnie, możemy dodawać jak najbardziej, ale no nie zmyślał o tym, że halo, dodajmy, żeby wygrać event. No kurde. Dodajmy kogoś, kto będzie sobie grał spokojnie, gadajmy z nim, negocjujmy, zapraszajmy do drużyny, ale no nie zmyślą, że siema, kumplu Tobiasza, dołącz do nas, bo chcemy wygrać evencik, a przydasz nam się, bo umiesz się bić PvP, no kurde. Potem nie musisz grać. Potem nie musisz grać, ale ważne, żebyś bił na eventy. My ci set zrobimy, no ja pierdzielę, czat, czajcie. Jak ja to słyszałem, to ja naprawdę nie wierzyłem w to, co Evron mówi, tak TBH teraz, totalnie. Ja Evronę lubię, czat, ale no wczoraj wydaje mi się, w sensie, to działa na szkodę, kurde, tej edycji, wydaje mi się, nie? Że to, wiecie, zepsuje taki balans, który jest aktualnie. Kubir jest super, nie go dadzą, ale na stały jak już. Konstancja, spoko, Kubir jest super, ale czy nie uważasz, Konstancja, że to zepsuje grę? W sensie, że to zepsuje balans, który aktualnie mamy? Bo ja uważam, że może zepsuć mocno. Jeśli go dodadzą, to chciałbym, żeby admini to jakoś fajnie ogarnęli, żeby... Nie wiem jak, ale... No trzeba to jakoś ogarnąć, kurde. Oni już teraz sobie wyrzucili, no tak, wyrzucili Adwiska, który w ogóle nie grał, a dodadzą kumpla Tobiasza, no pokczam, widzowie. A właśnie, wyrzucili Adwiska, za co? Za to, że nie gra, wiesz? Bo chcieli zrobić miejsce dla kogoś tam i zrobili miejsce dla kogoś tam. No jestem ciekaw, że tak to się skończy, ale no nie podoba mi się do końca ten pomysł, dlatego że boję się, że to będzie totalnie nierówna walka, nie? I to nie będzie miało sensu żadnego, jak będą dwa Tobiasze w przeciwnej teamie. No bo, czat, nie oszukujmy się, to nie jest ultra hardcore, tylko to jest kwartała masakra, gdzie walczy ja, gdzie walczy Miki, gdzie Jawor. Walczy Jawor, gdzie walczy, wy wiecie, no takie totalne nuby minecraftowo-pvpowe, nie? To ja jakbyście tak. Wy teraz sobie wzięli jakiegoś najlepszego kolegę Inwiego. No czat, ale no właśnie. No nie rozumiem tego do końca, nie? No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale no jak ja to usłyszałem wczoraj, to naprawdę nie wierzyłem w to, co słyszę, nie? Serio, nie wierzyłem w to, co słyszę. Sens z szacunkiem do Evrona, ale no kurde, no. No nie psujmy ja tej edycji. Mogę się wypowiedzieć na ten temat? Wy wypowiedz się, Paczul. Nieważne, kto dołączy do nich, walę go na dziurę. Okej. Ma 29 zł. Paczul, no. Dzięki, jak to? No czat, zobaczymy, co z tego będzie, ale no Imo. Drużyna, która ciągle mówi, że wygrywa z nami, a potem mówi, że no siema, potrzebujemy jakiegoś ogara w PvP, bo nie dajemy sobie rady do Bartmana. No to się nie zgadza, nie? To znaczy, to jest hipokryzm po prostu, bo ja słyszałem, że podobno oni cały czas przegrywają, bo tak, że tak mówią. Aha, a to ja słyszałem, że po każdej bitce oni mieli przewagę nokautową i w ogóle, nie? No czat, zobaczymy. Tak, no to wiem, bo to słyszałem, ale no. Chodzi o to, że ostatnio powiedzieli, że nie mają szans jakby, w sensie, że... No gadając z Bartmanem, tak? O to się chodzi? Czy nie? Nie. Podobno było tak, że jest gadane, że no. Jak Tobiasza nie ma, to nie mają szans bez Tobiasza, nie? I że to jest nierówna walka. No? Nie. Okej. Okay. Tobiasz ma 3 zabójstwa, i Inwiaczek ma 5. Okej, spoko. No zobaczymy, czat. Zobaczymy, czat. Nie go dadzą do innej gildii. Czat, no okej, okay, to też jest rozwiązanie, ale nie sądzicie, że patrzcie. Dodają Kubira, tak? Evron załatwia Kubirowi miejsce tam z Tobiaszem czy coś. Kubir dochodzi, jest w innej gildii. No nie sądzicie, czat, że na klepie będzie tak, że. Ps, Kubir, dawaj na nich najpierw. No czat, na 100% tak będzie.
Na 100% tak będzie czat. W sensie, jakby jakoś to zabezpieczyli, że Kubir nie będzie, że Kubir założy trzecią gildię i że będzie klepał się z nami, z Tobiaszem, jak najbardziej super. Ekstra czat, nie ma problemu, ale no, jeśli będzie tak założyć trzecią gildię, ale że będą mieli po cichu sojusz, no to tak trochę znowu to będzie, wiecie, niewyrównane, nie? I zaraz już powie, no ale przecież kurde, wam nikt nie broni robić sobie sojusz. No tak, czat, ale dodawanie gracza z myślą o tym, żeby mieć z nim sojusz, to też już nie jest fajne, nie? No ale zobaczymy, czat, to takie luźna moja myśl, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Jak to się skończy? Czekajcie, co ja chciałem, czat? By the way, będzie cyfra na evencie? No właśnie nie wiem, czy będzie cyfra, bo jego ma nie być chyba coś tam. Nie będzie cyferka, możliwe, że inwiaczka też nie będzie. Aha. No ogólnie idziemy ekipą freebuildów i podstawianiu sobie TNT pod mordę i okay. Tak prawdopodobnie. Okay. Ale nie wiadomo jeszcze. No okej, okay, okej. Okay. No to faktycznie, no nie mają szans bez Kubira, bez hitu. No. Według mnie to zepsuje ten sezon. Czat, ja wierzę w adminów. Ja wierzę w adminów, bo Evron troszeczkę przesadził z tą propozycją. Wydaje mi się, że go poniosło, z całym szacunkiem do Evrona. Więc sądzę, że admini, wiecie, jakoś to fajnie ogarną, nie? To jest ich decyzja, Citrox, to jakby... Jasne, pewnie, że tak. Ich decyzja, no ale wiesz, no ich decyzja, ale... no żeby nie rozwalić sezonu, nie? Tylko oni mają rozum, że niby się boicie, bo mają Tobiasza, jak wy to mi wbijacie, gdy jest was 4 na 5, to oni są dnem, no sorry. Ale czat... No właśnie, my wbijamy, no jak ich jest 5, a nas 4, no to o czym my mówimy? Wy wbijacie tych 4 na 5, no Jezus, o co chodzi? Jeszcze wyzywacie nas jak jest, jak mamy przewagę, wyzywacie nas jak nie mamy przewagi, wyzywacie nas nie, jak nie, ale teraz to, jabłka, nie, to, teraz to było prop za nas akurat patrzą chyba, wiesz, to nie było wyzwisko. Tak? Tak, ja tak, tak, no bo napisał, że tylko oni marudzą, że niby się boicie, bo mają Tobiasza, a jak wy do nich wbijacie, dobra, gdy jest was 4 na 5, to zrozumiałem, no. Nie, ja zrozumiałem, ale to ja po prostu mówię po swoich komentarzach. Ja ostatnio byłem, wiesz za co byłem wyzywany? No. Za to, że powiedzieliśmy, że Zaha lognął podczas walki. No. To ludzie nas wyzywali, że jesteśmy hipokrytami, bo Doktes albo Dillerek też lognął. No to faktycznie. Ja mówiłem, że oni nie byli z nami w ogóle w gildii, nie? No właśnie. To tak samo jakby powiedział, nie wiem, mamiczko lognęła, no kurde. No. Jest... No niestety, no tak będzie, patrzę, trzeba się do tego przyzwyczaić. W sensie, ja i tak uważam, że my dobrze sobie radzimy. W sensie, że my pokazujemy ludziom, że my nie jesteśmy takimi freakilami, jak wszyscy myśleli, nie? I nagle, że jak pokonujemy Doom, to oni nas pokonali. I wiesz, i szukanie sobie tych, wiesz, te osoby, które są ich fanami, szukają jakiejś wymówki, żeby tylko nie pogodzić się z tym, że po prostu wygraliśmy, wiesz, co chodzi, nie? Tak trochę jest, więc... Tobiasz ma ten... 6 fragów zrobił na nas podobno, a w statystykach ma tylko 3. Tak, no, ale nie ma co, no, czat jest jak jest, no. Evron ma sojusz z Kubą, no i powiedział, że Evron są jednym zagrożeniem dla nich, on nie może przegrać, tam sojusz z Kubą, czat, to wiecie. Sojusz z Kubą to tam jest, tam ez. Tylko ten Kubir, kurde, w sensie ja nic do gościa nie mam, absolutnie, ja myślałem, że on był na KM, tylko nie chciałbym, żeby rozwalił, wiecie, balans, nie? I tyle. Czat, ja i tak, ja powiem szczerze, jestem dumny z pierwszego dnia, chociaż tam były krzyki w ogóle, ale myślę, że wtedy im pokazaliśmy, patrzą, że... Wcale tak lekko nie będą mieli na tej edycji. Wzięliśmy Hlidera, stale mieliśmy go przetrzymanego. Nie no, było dobrze, wydaje mi się. Potem, co było potem? Potem ta klepa jak dojazd, to mnie nie było tam. No nie no, czat jest okej, okay, no. Jest okej. Okay. Ale czat też, kurde, nie wiem. Gadanie o Tobiaszu, że no, boimy się Tobiasza. No czat, dziwne, że boimy się Tobiasza. Każdy gada, że o, Tobiasz mi z PvP, a my freebuildy, dziwne, że boimy się wyjść na niego 1-1. No czat, no wiadomo, że jak wyjdziemy na Tobiasza 1-1, to przegramy, tak? To on jest królem PvP, on grał na hardkorach tyle lat, więc to on musi jakoś ogarnąć, żeby pokonać nas 1-3 albo 1-4. On musi ale jakoś tam taktykę ogarniać. Nie no. Robi tak, on tylko ucieka. No. Jak jest 1-2, to on może z 2 hity walnie, a tak to tylko ucieka, nie? Nie, no w sensie wydaje mi się, 1-2 to by walczył, 1-3 już pewnie nie. Chyba dzięki tej gazeczki, pozdrawiam twojego brata Michała pewnie. No. Ostatnio była sytuacja, że go goniliśmy w 4 i był moment, gdzie ja się rozłączyłem, byłem ja i AB. No. I on cały czas uciekał, nie? I potem gorzej to jest, że ludzie to odbierają, jak on ucieknie nam, no. To znaczy, że wygrał, nie? To znaczy, że już wygrał. To jest takie, wiesz, że ja też mogę podejść do ich pod bazy i użyć 14 pereł, 15 mikstur znaczy, i uciec, nie? Ludzie zapominają też o jednym. My jesteśmy nubami, w większości jesteśmy nubami w PvP, tak? A to jest czat wojna. To jest wojna. Co się liczy na wojnie? Zwycięstwo, czat. Nieważne jak. Wiadomo, że może być honorowa walka. Gwałcenie kobiet. Może być honorowa walka i jak najbardziej, to był żart, czat, no to był żart, może być honorowa walka, czat, i super jak jest honorowa walka, ale czat, no, koniec końców, ludzie zapamiętają zwycięzców, nie?
No i tyle, ale że my nie mamy szans w walce takiej, wiecie, stricte PvP, to musimy kombinować inaczej. Pod kopami, jakimiś zasadzkami w ogóle. I my tak będziemy grali, czat. Bo to jest dla nas szansa, jedyna. Biorąc pod uwagę nasze umiejętności. I tyle. Nie, tam Sixrox. Po prostu trzeba chwilę podskillować sobie PvP. No to też tak, to też prawda. Fokusować się na Leszczy, a potem dojechać do Biasza w dziesiątkę. No tak, tak, tak. I tyle. 15 osób na Tobiasza i... No, w sensie, ja bym nie chciał wiedzieć, co dlaczego Kubir, żeby był u nich w teamie, bo nie chcę, żeby oni, wiecie, mieli pewnego wina, nie? I tyle. I żeby ta walka faktycznie wyglądała, bo im będzie, wiecie, bardziej zacięta walka, bardziej wyrównana, tym lepiej też dla was. Będzie się to, wam się to będzie lepiej wyglądało. Weźcie Scream Kinga. Będą emocje jakieś, nie? Nie, Scream Kinga nie będzie. Co, Paczolek? Nie będzie. Emocje będą. Tak, 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 no właśnie, no wiesz, no, jak nagle wyjdzie ci dwóch Tobiaszy, którzy, no, robią nas wszystkich, chłop, co tu postawił w ogóle? Ja pierdziele, którzy będą zrobili, no to nie ma sensu, nie? Musi być wyrównana walka, żeby to się fajnie oglądało. No i trzymam kciuki, żeby tak było, dobra. Podkop był kozacki, no trzeba to właśnie, musimy tak kombinować, nie? Oni, o, podkop zrobili Pussy Gaming, no ja pierdziele, ja dosłyszę, że to mi się rzekać chce. Ale to było 4000 IQ. To było 4 miliona IQ, co Natalia? To jak będzie wyrównane, będzie Invi i Bremu i tobie się ten Kubir. No trzeba to właśnie, nie wiadomo, czy w niedzielę ktokolwiek będzie od nas. W sensie, czy Invi będzie, Invi'ego chyba nie będzie, Bremu nie wiem, czy już zdąży wrócić. Ale czat, sam fakt, dodawanie kogoś... No nie wiem, czat, zobaczymy, no. Zobaczymy, jak to będzie. Aż nie ma co gdybać.